Informacje na temat komórkami macierzystymi, na temat leczenia znalazłam w internecie. Skontaktowałam się z kliniką Bejkę i zapytałam, czy jest możliwość wyjechać z Polą na leczenie komórkami macierzystymi, czy jej stan zdrowia i kondycja jest odpowiednia, czy kwalifikuje się do leczenia. W moim kraju, w Polsce, jest prowadzone leczenie komórkami macierzystymi, aczkolwiek jest bardzo, nie jest tak zaawansowane, nie jest tak dobre jak tutaj. Komórki są podawane tylko i wyłącznie w postaci kroplówki i nie jest tak skuteczne. Kiedy przyjechaliśmy do kliniki pierwszy raz, nasze oczekiwania były bardzo duże i byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Opieka była na najwyższym poziomie, każdy nas bardzo miło witał, każda terapia była prowadzona przez kilkoro terapeutów. Tych terapii było dużo, była terapia ręki, wzroku, rehabilitacja ruchowa, rehabilitacja w wodzie, komora hiperbaryczna i wszystkie zajęcia były naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Nasze oczekiwania były duże, ponieważ Pola ma bardzo dużo problemów zdrowotnych. Najbardziej nam należało, żeby nie wymiotowała, wymioty są spowodowane przez refluks, żeby opanować ataki padaczki, żeby zmniejszyć napięcie mięśniowe, spowodować reakcję na słońce, na światło. I to wszystko się udało. Kiedy opuściliśmy lotnisko, pierwsze zaskoczenie to była pogoda. Było tak gorąco, że nie do wytrzymania gorąco. Drugim zaskoczeniem byli ludzie, którzy byli niesamowicie przyjaźnie nastawieni, bardzo pomocni, bardzo mili. Na każdym kroku w klinice, kiedy pojawiał się problem, było przynajmniej kilka osób, które chciały nam pomóc, które pomogły rozwiązywać problemy. Tak, największym zaskoczeniem byli ludzie. Pierwsze efekty leczenia zauważyliśmy jeszcze na miejscu w klinice. Pola była bardzo zrelaksowana, jej mięśnie były luźne, zaczęła reagować na światło, miała mniej ataków padaczki. Ciężko jest powiedzieć, jak długo widzieliśmy efekty. Efekty są widoczne do dzisiaj po części, jednak kiedy wróciliśmy w grudniu, zaczęła się epidemia COVID-a w lutym i wtedy zaczął się problem, ponieważ był lockdown, ponieważ zostaliśmy zamknięci w domu, pozbawieni terapii, jakiejkolwiek pomocy na kilka miesięcy. Każdej osobie, która ma wątpliwości, polecam z czystym sumieniem, aby przylecieć do kliniki, spróbować leczenia, ponieważ nasze doświadczenia są bardzo dobre. Bardzo duża poprawa nastąpiła, jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni i nie żałujemy, że spróbowaliśmy i niewykluczone, że w przyszłości będziemy przyjeżdżać po nowe doświadczenia, po nowe umiejętności dla Poli.